Hej guys, jest tutaj Tecim i witam was w kolejnym odcinku Build Battle Solo na tym kanale. Oczywiście mówię standardowo, zostawcie, mówię lajka, kciuka w górę oczywiście, jakiś miły komentarz, który mnie zmotywuje do dalszej pracy. No i jak chcecie oczywiście możecie zostawić tutaj suba z serduchem, o które was zawsze tak ładnie, pięknie proszę. Dobra, no to co? Nie przedłużając, wbijamy na rynkę. Dobra, więc co tu mamy? Dungeon Tower... A, muzeum, dobra, super, muzeum wygrało. Chyba ostatnio robiliśmy coś podobnego. My się starałem zbudować coś podobnego, nie wiem, może z Szymkiem grałem, albo z kimś. Dobra, więc wybierzmy jakieś tutaj rozsądne bloki, muzeum. Muzeum mi się kojarzy z takim białym budynkiem dość. Czekajcie, to weźmy sobie może... Quartz. Okej, do amuletu, kwarcu. Czy może zróbmy to trochę inaczej, wiecie co? Zróbmy może jakiś eksponat muzealny, ale za barierką. Oczywiście to nie będzie jakiś super wykokszony, bo ostatnio bodajże jak to budowałem, coś podobnego, to zabrakło mi czasu. Więc postaramy się, żeby to było dość małe i konkretne. Coś takiego, chyba w złym miejscu odwalę na tą barierkę ogólnie. Dobra, kolejna barierka będzie w tym miejscu. Dobra, coś takiego. Tylko teraz nie wiem za bardzo, jaki eksponat wykombinować. Chyba krzywo w ogóle walnąłem tą barierkę, no pewnie, że krzywo. Muszę to usunąć. Tylko tutaj zostawimy, w górę, myk. Bo ostatnio bodajże jak budowałem coś podobnego, chyba budowałem mumię. A teraz zbudowałbym coś innego, może w taki... będę strzelał coś w ten deseń i może jakieś... Co jest takiego historycznego? Żeby to było dość małych rozmiarów. Się właśnie zastanawiam, kurde, nie wiem. Tutaj zróbmy jakieś złoto. Dobra. Więc teraz będziemy tak. Czyli lecimy z taką linką. Tutaj teraz w dół. Chyba coś za... nie, za nisko? Czekajcie, to jest na takiej wysokości i to jest... A, za nisko zrobiłem, zobaczcie. Czyli tutaj musimy wychodzić trochę wyżej. Dobra. To wygląda to mniej więcej tak, dobra. Mamy coś takiego, możemy to jeszcze jakoś ewentualnie tutaj pogrubić tutaj w tych elementach. O, coś takiego. I teraz eksponat, eksponat. Eksponat też musi być dość ładnie wykonany. Tylko teraz co to miałoby być za eksponat? Może jakaś rzeźba? Tylko nie wiem, czy rzeźbę zdążę zrobić. A spróbujemy, co nam szkodzi. Nie mam nic za dużo do stracenia. Więc zróbmy tutaj taki piedestał mały. Zrobimy taką rzeźbę głowy, które były jakieś tak popularne, w jakiegoś cesarza albo coś w tym stylu, właśnie w takich białych, szarawych kolorkach. Dobra, coś takiego. Teraz tak, weźmy może ciemniejszy kolor. Tutaj teraz ładnie to jakoś... Kurde, to jest dużo do wypełniania w sumie teraz, jakby nie spojrzeć na to. Ale myślę, że sobie poradzimy jakoś, dobra. Teraz tutaj wypełnimy tylko to. Tu. Tutaj wypełniamy. Robimy kształcik tego piedestału. Czy jakkolwiek to można inaczej nazwać. No i szybko teraz wypełniamy, dobra. Sorry, jeśli hałasuję tutaj jakoś lekko myszką, ale po prostu chcę to zrobić jak najszybciej, wiecie? Żeby nie marnować czasu i skupić się głównie na budowli. Mam nadzieję, że to wszystko ładnie wyjdzie. Dobra, tu już prawie wykończone. Tylko od góry. Tam bym na dole, tą przestrzeń na dole wykonałbym z jasnego drewna, żeby to się jakoś ładnie rozróżniało.
żeby nie było z tym problemu. Okej, dobra. Oj, dobra, tutaj wypełniamy. Tu i tu. Dobra, pyk. Mamy tu już jedną ściankę wypełnioną. Ile mamy mieć? 5 minut. To w sumie chyba 5 minut powinno starczyć na tą głowę. Tylko mówię, wypełnimy to do końca. Tutaj akurat nic takiego ciekawego nie ma. Podłogi nie zamieniłem, zobaczcie. Dobrze, teraz skojarzyłem fakty. Zmienimy ją chyba na jakąś taką zielonkawą. Myślę, że weźmiemy tą zieloną, ciemną zieloną, jak się mówi, wełnę. Bo myślę, że powinna się kolorystycznie wpasować właśnie takie kolory. Dobra. Green. Mamy zieloną? Mamy zieloną, super. Tylko nie ten kolor. Chwila. Myk. Zamieniamy podłogę na ciemnozieloną. Super. Dobra, teraz głowę robimy. To nawet musi być taki piedestał okrągły. A może nawet z szarego możemy go wykonać, żeby nie było. O, no, teraz będzie wyglądał jeszcze lepiej, bo myślę, że teraz będzie symetrycznie przynajmniej. No prawie symetrycznie, dobra, prawie symetrycznie. Ale to teraz nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest kształt, wyprowadzenie tego, dobra. Tutaj zróbmy jakąś taką głowę. Kurde, nie wiem, czy nie wziąłem sobie za ciężkiego tematu. Myślę, że coś takiego powinno być. Tutaj powinien być jakiś nos. Tu mamy szczękę, żebyście się nie pytali, co to jest dokładnie. To jest szczęka do twarzy. Tu jest, są usta. W ten coś, w tym stylu coś. W tym stylu coś. Jesteśmy coraz bliżej. Efektu porządnego, dobra. To są usta. Teraz tak, tu robimy twarz. Teraz tak, oczy muszą być w ten sposób wykończone. W ten sposób wykończone, dobra. Tutaj mamy szyję, więc tu wszystko gra. Wykończmy to w górę. Więc tutaj zaraz zaokrąglimy to. Dobra, wygląda to tak. Czy to nie jakoś dziwnie się prezentuje? No na razie nie za ciekawie, co to wygląda. Ale mówię, postaram się to jakoś jeszcze poprawić, popracować nad tym. Weźmy może jakąś niebieskie tutaj właśnie, żeby zrobić kolor oczu. I szary, żeby to jakoś wypełnić, to ładnie. I ogólnie zrobimy mu szarą czuprynę. Dobra, nie wiem, czy to wygląda jak włosy. Mam nadzieję, że tak. Dobra, tutaj jeszcze zaokrąglimy to. Tu chwilę jeszcze trochę podnieśmy. Okej, okay. Ogólnie mówię, cesarze sobie budowali, czy ogólnie w antyku robili takie, wiecie, to się nazywa popiersie. O, brakowało mi nazwy, zobaczcie, popiersie to się nazywa dokładnie. Właśnie budowali sobie pomniki, no chyba najbardziej znane są jakieś tam Marka Aureliusza czy Juliusza Cezara, jak możecie kojarzyć. Nie wiem, czy są jakieś inne znane tego typu. Dobra, teraz trzeba mu zrobić gałązkę oliwną. Taką, wiecie, tutaj przechodzącą przez jego ogólnie... Gdzie? Gałązkę oliwną, co ja gadam? Laur, a nie gałązkę oliwną. Coś takiego, chcesz ten deseń, tu. Okej, dobra. Trzeba było poprawić te oczy. Te oczy mi tutaj się nie podobają. Można je zastąpić na przykład takim białym ironem. O, by to znacznie lepiej wyglądać. Teraz tak, małe poprawki. Robimy dziurki od oczu. Dziurki od nosa. Oj, nie można dziurek od nosa. To zróbmy może mu usta.
W takim razie. Ładne! Ładne! Ej, to nawet wygląda trochę jak Julius. Super! Ale sam nie wiesz, jak mi to tak ładnie wyszło. Jakieś takie drobne poprawki trzeba by wprowadzić, żeby to ładnie się prezentowało. Mówię, tutaj może jakieś wypukłości, nieregularności, żeby to wyglądało jak fryzura. Wow! Ale genialnie to wygląda, sobie zrobię screena. Naprawdę super to wyszło. Dobra, tu mamy jakieś muzeum sztuki ewidentnie. No, ale myślę, że jak na 10 minut to jest bardzo mało zrobione, więc pozostawiamy tutaj pup. Przepraszam, jeśli ktoś by dał więcej, ale mówię, jak na 10 minut można było zrobić coś dużo, dużo, dużo większego. Na przykład chociażby Jezuś prostą rzeczą zbudować takie muzeum z zewnątrz. Wiecie, jakieś filary, coś w tym stylu. I tak dalej, i tak dalej. Dobra. Tu jest muzeum. Po prostu napis muzeum, dobra. Tutaj leci super pup, praca jest, no... Chyba nawet nie muszę odpowiadać, jaka jest praca. Sam napis. Nic poza tym. Więc to raczej pozostaje już bez komentarza. I lecimy do kolejnej. Od ten mapki. Kolejnej oceny. Okej, okay, tutaj mamy... Uwaga, uwaga. Coś długo się przełączam. O, na przykład coś takie... No! I to jest muzeum! Epic leci. Nawet się zastanawiam, czy nie... Chociaż... Epic. Nie, zostawmy na razie epic. Ale to jest muzeum. O, widzicie schody na górę? A, widzicie jaki ładny trik wypełniony węglem? Super, to epic leci. A czy jest uzupełnione z tyłu? Chyba nie. Wow, legend! Ciężko to będzie przebić. Naprawdę ciężko to będzie przebić. Dobra, to jest moja praca, mam nadzieję, że tutaj ładnie ocenią. Chrono. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tutaj też jakieś ładne ocenki polecą. Mówię, tamtej ja sprzedałem epic, więc mam nadzieję, że tu jak najwięcej dostaniemy. Oj, dobra, już się nie przebiję. Już mam drugie miejsce co najmniej. A szkoda, bo ta praca ładnie wyszła. Wow, dinozaur, tylko trochę śmieszny ma ten róg. Bez tego rogu mi się wydaje, że lepiej wyglądał. Praca epic albo good. Ciężko mi tutaj rozdać nagrody. Dobra, dam good. Kurde, byłem taki dumny z tej mojej pracy. Chyba w noc w muzeum był podobny motyw. O, to jest ten T-Rex właściwie, nie? Dobra. Tu mamy muzeum. Okej, muzeum. Muzeum jak muzeum. Myślę, że możemy dać tutaj spokojnie okejkę. Dalej w pracy w sumie mogłem dać epic. Nie zastanowiłem się, wiecie? Mogłem jednak dać epic. No dobra, no zdarza się. Nie zawsze ocenię sprawiedliwie, no nie jestem bogiem. Chyba, że budowania. Dobra, to lecimy dalej. I co tu mamy? Muzeum. Ale co tu jest napisane? Minecrafticus Rabbitus. A to jest? Tutaj jest bez opisu. Minecrafticus Chaos. Mujkus. Nie, opisy są fajne. Ale... Nie wiem, no dobra, dajmy okejkę. No bo to też ciekawe podejście do tematu, no nie jest jakaś tragedia. Trochę inna praca. No tutaj niestety... No dobra, sprzedam okejkę, bo mówię, ktoś się przeliczył, bo myślał, że zrobi ładną, piękną, dużą pracę, ale mu się nie udało niestety. Więc tutaj pozostają okejkę. Tu pisze nice, wow. Mówię, no szkoda, że nie jest wykończona. Ale mówię, okejka jak najbardziej się należy. Okej, okay, ta praca... To niewykończone, tutaj mogę dać co najwyżej pup. Bo mówię, praca nie jest duża. Przede wszystkim w porównaniu do tamtych prac. No przecież widzieliście, one były ogromne. A ta, no taka jest mierna. Więc tutaj damy pup. No ale myślę, że tej twórczość nie obrazi. Dobra, lecimy dalej. Ej, boję się, że wiecie co? Nawet na drugie się miejsce nie dostanę, wiecie? Bo tutaj ludzie różnie oceniają te moje prace, bo w sumie wydawało mi się, że ładną pracę zbudowałem, no ale nie każdemu się musiał mój typ pracy podobać. Dobra, tutaj dajemy pup, bo jednak praca też jest bardzo uboga w porównaniu do innych, szczególnie, że mieliśmy na nią 10 minut. Myślę, że tutaj w 5 minut dałbym radę to zbudować, w minutę nawet. Okej, okay, tutaj mamy... Okej, okay, dobra, jest jakiś drewniany klocek, można wejść do środka. Jakieś drzwi.
do drewnianego klocka. A tutaj nic poza tym, poza drewnianym klockiem, jest jakiś rabbit na szalkę, że to jest chyba szalkę, tak się nazywa. Tak samo leci pup, nic kreatywnego, nic z jakiegoś fajnego, super. Da, lecimy dalej. No i który widzicie trzecie. I zobaczcie, jaka jest różnica punktów między nami. Ogólnie temat jest taki na czwórkę moim zdaniem. Dobra, napiszmy dzieci. No, trochę mi przykro mi, że nie wygrałem, bo wydaje mi się, że moja praca była tutaj taka jakaś... Mówię, tak mi się ogólnie podobała. No ale co, nie może zawsze wygrywać. To co, leczymy ją się pożegnać. Nie? Dziękuję wam wszystkim za odcinek, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Nie zapomnijcie oczywiście ocenić łapką w górę materiału, komentarzem i subskrypcją kanału. No, przepraszam was znowu, że nie ma ze mną Szymka, no ale Szymek oczywiście robi swoje, no nie ma dla mnie czasu, no czasem tak bywa. Mam nadzieję, że może z kimś innym za niedługo zorganizuję sobie Build Battle. No i co, no i mówię, najbardziej mi zależy, żebyście zostawili tego suba i serducho. No i w sumie to tyle. Trzymajcie się, bye! Woo!